Nawiązując do meczu, chciałem w pierwszej kolejności podziękować drużynie za dzisiejszą postawę, zwycięstwo. Ja tutaj powiem, że dedykuję to zwycięstwo byłemu trenerowi Dawidowi, który wiem, jak mocno się oddawał tutaj, więc to jest też jego zasługa. Oczywiście my z trenerem Patrykiem wspólnie cały tydzień poświęciliśmy temu, żeby przygotować się jak najlepiej pod drużynę rekordu Bielsko-Biała. Śmiejąc się troszkę na początku tego tygodnia z trenerem Patrykiem przekazałem wiadomość, że jesteśmy jak selekcjonerzy, bo mamy tylko tydzień, mamy jeden mecz, więc troszkę się wcieliśmy selekcjonera Michała Probierza. Na szczęście nam się to udało dzisiaj. I do samego meczu chciałbym pogratulować chłopakom postawy, którą wykonali wszystkim w pierwszej połowie pod kątem gry w piłkę nożną. Ja myślę, że wraz z Patrykiem się podpiszę, że chcielibyśmy, żeby tak GKS funkcjonował, żeby tak grali, żeby tak budowali chłopacy. Oczywiście jest wiele aspektów, które byśmy chcieli jeszcze bardziej poprawić, ale nie oszukujmy się, mikrocy mieliśmy 3 dni, więc aż tak duże rzeczy nie mogliśmy poprawić, natomiast myślę, że coś nam się udało wlać, dać jakiś impuls tym chłopakom, więc jeszcze raz gratuluję. Chłopaki, naprawdę kawał zdrowia zostawiliście. To ja również dołączam się do tej dedykacji dla trenera Dawida, jeżeli chodzi o ten mecz i myślę, że tą wypowiedź zacznę od gratulacji dla zespołu, bo im się to należy. Zostawili dzisiaj kawał serducha w tym trudnym momencie, jakim jesteśmy i wielki szacunek dla nich za to. Co do meczu, myślę, że ten mecz miał różne momenty, ale ja i myślę, że trener Mateusz, widzieliśmy tutaj drużynę bardzo zaangażowaną, zdeterminowaną od początku do końca, żeby osiągnąć tutaj cel, po jaki przyjechaliśmy, czyli po zwycięstwo. Cieszę się, że nam się to udało. Zrobiliśmy fajną, składną pierwszą akcję przy bramce, która można powiedzieć, że jest zero-jedynkowa z treningu i to bardzo cieszy, że te 3 jednostki treningowe, które mieliśmy, dobrze spożytkowaliśmy i przynieśliśmy to na boisko. Jeszcze raz ogromne gratulacje dla drużyny i cieszymy się ze zwycięstwa. Po raz kolejny przyszło mi gratulować przeciwnikowi zwycięstwa, niestety na naszym terenie. Obawialiśmy się tego meczu, gdyż, no, co moi przedmówcy powiedzieli, była zmiana trenera i trochę wyruszyliśmy z fusów na temat tego, czy zmienią ustawienie, czy zmienią zadania. Wiadomo, efekt nowej miotły, coś w tym jest. I trochę przygotowywaliśmy się pod różne scenariusze w tym tygodniu. Tej pracy było dużo. Spowodowało to, że GKS Jastrzębie zasłużenie wygrał na naszym terenie. My musimy myśleć nie serio, nie tym, że zły czas w drugiej lidze rekordu się zakończył, tylko bardzo mocno sobie tego pilnować. A wiem, że zespół ten stać na to, że potrafi sobie pewnej serii pilnować. Przykład był trzeciej ligi, kiedy 26 razy byliśmy liderem przez 26 kolejek byliśmy liderem i każdy zespół przyjeżdżał tutaj, żeby na rekordzie się przełamać. Dzisiaj musimy pilnować tej serii mniej chlubnej, która spowoduje, że będziemy oddalać się od strefy spadkowej. Jeśli chodzi o mecz, byliśmy nastawieni, widzieliśmy w tym meczu GKS Jastrzębie, który był intensywny w pressingu, który robił szeroką ósemkę, który robił podążanie za ósemką, który robił przeładowanie strony. Momentami byłem smutny, że nie radzimy sobie z tym, bo to nie są żadne nowe rzeczy, które my w treningu nie dotykamy. Dlatego myślę, że tutaj dużo zadecydowało nastawienie to w naszych głowach, czy żeśmy byli bardziej intensywni niż przeciwnik i wierzyli w plan, który obraliśmy na mecz. Jeśli chodzi o atak, to przeciwnik 5-3, to widzieliśmy przeciwnika grającego w ustawieniu 5-3-2. Chcieliśmy bardzo mocno zmieniać stronę, żeby ósemki bardzo pracowały po szerokości, trochę ich zmęczyć. Chcieliśmy robić podwójne wcięcia, bo tam widzieliśmy swoje szanse. Chcieliśmy podawać do diagonalności, rozpoczynać atak szybkim, w którym uważam, że jesteśmy jednym z najlepszych zespołów w tej lidze i strzelamy w nim najwięcej bramek. Na sam koniec chcę powiedzieć to, że to nie jest problemem, że rekord jest powtarzalny, bo widzieliśmy kilka dni temu, że rekord grał w tym samym ustawieniu, rekord grał tym samym składem i potrafiliśmy wygrać w derbach. Myślę, że wiele siedzi w naszej głowie i musimy tutaj trochę mocniej popracować nad tym,
żeby wygrywać mecze. Na sam koniec, prywatnie znamy się z trenerem Wraną i mam nadzieję, że trochę przez tą porażkę dałem jasny sygnał włodarzom Jastrzębia, że ten człowiek zasługuje na to, żeby prowadzić Jastrzębie dalej. Gratulacje.